sam dziewiąty. Chwalę Cię, Panie, całym mym sercem. Opowiadam wszystkim cudowne, wielkie, potężne dzieła Boże. Chwalę Cię, Panie, całym mym sercem. Opowiadam wszystkim cudowne Twe dzieła. Chwalić się będę i radować Tobą. Śpiewać będę na cześć Twego imienia. O Najwyższy, mój Bóg, o Najwyższy, o Wszechmocny, nasz Król, Wszechmogący, miłujący, wszechwiedzący, kochający, przebaczający, uzdrawiający, wielki Pan. Chwal go, chwal go, chwal go, chwal go, duszo moja, chwal całym sercem wszystko, co we mnie. Chwal go, chwal go, chwal go, chwal, 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 nigdy nie przestawaj. Chwal, 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 chwal. Nie zapominaj nigdy o dobrodziejstwach Jego w swoim życiu. Wyliczaj wręcz to, co Pan zrobił w Twoim życiu. Dziękuj Mu. Chwal go, chwal go, chwal go. Sławił Tebie Boże wszystkim sercem swoim. Rozpowiem prosty cuda Twoi. Budu radity zawsze w Tobie. Budu spiwaty na sławę. Wyzławlajem, wyzławlajem, Gospoda. Sława, 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 sława Bogu. Sława, 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 sława Bogu. Wyzławlajem, Gospoda. Chwalimy naszego Pana. A tak śpiewają Polacy, którzy myślą też dzisiaj w różnych częściach świata. Polonia śpiewa między innymi w Argentynie, w Brazylii. Ludzie, którzy tak jak wielu innych byli oszukani, zostali zaproszeni do raju. Obiecano im złote góry. A kiedy pojawili się tam, okazało się, że te złote góry to kawałek stromego zbocza, a dom to materiał, drzewo, które sami sobie mieli wyrąbać, a więc siekierą i motyką wyrąbali sobie domy, a motyką drogi. Wielu z nich poginęło. Pandemia, to co my przeżyliśmy, to jest nic. Sam byłem na grobach w miejscu Cruz Machado, czyli krzyż i maczeta, Machado. I wielu z nich, gdy usłyszeli polski język, powiedzieli: wy jesteście szczęściarzami, mieszkacie w raju.
te adoro, Señor, de todo corazón. Voy a decir a todos a tus maravillas. Conci alegrar, alegrar contigo. Cantaré un salmo a te, nomi, o eterno Salvador, o eterno maravilloso Señor, maravilloso, poderoso Deus, poderoso, poderoso. Te adoro, Señor, vou dizer a todos a tuas maravillas, gloria a Dios, gloria a Dios. Adorai, 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 oh adorai, adorai, oh adorai. Sława Bogu, farby para wszystkie narody, wszystkie języki. Serce, duchem i rozumem będę chwalił Pana za życie, za radość, za miłość, za wolność, za zdrowie, za naszą historię, za lodówkę pełną jedzenia, za wszystko, co mamy. Dziękujmy Panu. Chwalno, 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 moja duszo, chwalno, 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 moja duszo, chwalno, 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 za wolność, za radość, za miłość, za życie, za zbawienie, za telewizję, po prąd, za Boże sługi. Jeszcze posta pana, fardo, za wszystkie języki, które Bóg stworzył, fardo, za ducha w nas, który mieszka i uczynił sobie mieszkanie, fardo, 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 całym sercem. Praise him, praise him, praise him, praise him, oh my soul. Gloria Dios, praise thy God, na wszystkich językach. Sława, 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 sława Boga. Ale, aleluja. Panie, my dziękujemy Ci za nowe życie. Za mamę, za tatę, za babcię, za ciocię. Gloria, gloria, chcę wiele dzieci tu jest. Chwała, 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 chwała. Chwała Ci. Gloria, 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 gloria. Panie, my naprawdę dziękujemy Ci za Twój krzyż, za to, że w moje miejsce Ty zmarłeś za mnie, nie ja tam zawisłem. Chwała, 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 chwała. Alleluja, 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 alleluja. Śpiewaj się. Alleluja, 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 halleluja, 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 gloria Panu, chwała Jemu za życie, za miłość, za wolność, za radość, za pokój, za siłę, za sprawiedliwość. Już tutaj na ziemi możemy czuć Jego obecność. Alleluja, 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 amen. Adonai roi, lo echsar, Adonai, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie brak. Lo exhalo, lo exhalo.
Adonai. Do Twego boku, człowiecze.
pośmiegnęła, miłość wydała na włócznie i na miecze. Mnie śmiercią srogą. Miłość i siła oto sprawiła, żem cię wykupił drogo. Nie drży człowiecze, ciebie to przecie szukałem w długim snoju. Do ciebie prawo zyskałem krwawo. Zdobyłem ciebie w boju. Wierzę w miłość twą, silniejszą niż grzech, mocniejszą niż śmierć. Wierzę w miłość twą, wierzę w miłość twą. Tak wielka jest, cierpliwa, nie ustaje, przebacza, zawsze daje. Wierzę w miłość twą, silniejszą niż grzech, mocniejszą niż śmierć. Wierzę w miłość twą. Pokonał krwią zadanych ran. Umierał dla mnie Pan, za mnie Pan, dla mnie Pan. Wierzę w miłość twą. Tak wielka jest, cierpliwa, nie ustaje, przebacza, zawsze daje. Wierzę w miłość twą, silniejszą niż grzech, mocniejszą niż śmierć. Wierzę w miłość twą. I believe in love, love crucified, forgotten and rejected, but always giving, giving. Ja wierzę w miłość. Silniej śmierci, maśniej grzecha, ja wierzę w miłość.
148 łamany przez 149. Wysławiajmy Pana, wysławiajmy, chwalmy Go pląsaniem. Gwiazdy, chmury, rzeki, grad, potwory morskie, Lublin. IPP. Wszyscy wysławiajmy Pana. Prezydenci, sędziowie, aniołowie, słońce i księżycu, gwiazdy. Wszystko niech chwali Pana. Bracia, mamy powód do tego i siostry, żeby zrobić to, co robił Dawid. Według jego żony Michelle zbłaźnił się. Powiedziała, przed sługami tańczyłeś? A jego odpowiedź była krótka. Nie dla ciebie i nie dla ludzi. Dla Pana tańczyłem. A więc... Bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Zatańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy cześć. Zatańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Zatańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy cześć. Wysławiajmy Go pląsaniem, bębnem, tańcem i śpiewaniem. Niech młodzieńcy i dziewice, starcy z dziećmi chwalą Pana. Zatańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Zatańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Sławią imię Twoje, Wy sędziowie i książęta, przyjdźcie pokłon oddać Bogu. Od lewej nogi. Zatańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Zatańczmy! Bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy cześć. I potwory z morskich głębi, chwal Go słońce i księżycu, wszystkie gwiazdy, chwalcie Pana. Let us dance, brothers and sisters, giving the glory to God on high. Tańczujmy raz, bracia ta siostry, Bogu na niebie oddajmy cześć. La la la, la 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 la. La 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 la. Bogu na niebie oddajmy cześć, chwal Go ogniu, chwal Go, chwal Go gradzie i potwory z morskich głębi, chwal Go słońce i księżycu, chwalcie gwiazdy. Tańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Zatańczmy, Bogu na niebie oddajmy cześć. La la la, la 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 la, la 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 la. Teraz, żebyście usiedli i nauczę Was piosenki Nie ze ściany. A może ją znacie?
dziękujemy dobremu Bogu. Zobaczcie, jak wielką miłością Bóg nas obdarzył, że nazwał nas swymi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Szczęściarze. Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec. Obdarzył nas Ojciec. Śpiewajmy dobremu Bogu. Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja. Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja. On nazwał nas swymi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Rzeczywiście nimi jesteśmy. Zaśpiewajmy. Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja. Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja. Kiedyś, gdy się okaże, będziemy do Niego podobni. Będziemy do Niego podobni. Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja. Zaśpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja. Każdy, kto ma w Nim nadzieję. Każdy, kto ma w Nim nadzieję. Podobnie jak On jest święty. Podobnie jak On jest święty. Zaśpiewajmy. Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja. Zaśpiewajmy dobremu Bogu. Zaśpiewajmy wspaniałemu Bogu. Śpiewajmy, nie ustawajmy. Alleluja. Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec. Śpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja. Śpiewajmy dobremu. Zaśpiewajmy dobremu Bogu. Halleluja, halleluja, halleluja. Zaśpiewajmy całym sercem. Halleluja. Pana Chrystusa. Zaśpiewajmy sercem Bogu. Halleluja. Pan to słyszy. Ośpiewajmy dobremu Bogu. Alleluja. Człowiek, który miał na imię Jan, a jego żona Ester, siedzieli sobie przy stoliku, kiedy my graliśmy. I zastanawiające było to, że podparł się łokciem Jan i przez 2 godziny nie ruszał się i był wpatrzony cały czas. Myślę sobie, coś się z nim dzieje. I śpiewaliśmy między innymi tą pieśń Powiedz to Panu, wszystko jak jest, nic nie ukrywaj. A dokładnie śpiewaliśmy Tell it to Jesus, just as it is. Tak jak jest, powiedz Jezusowi. Hide nothing back, nic. For better love you will never find. Dlatego, że już większej miłości nie doświadczysz, nie doświadczysz, nie uzyskasz, nie znajdziesz. I był to człowiek, który szedł do apteki
ze swoją żoną opuścił więzienie, dlatego że był dyrektorem więzienia. A to takie, wiecie, są tam więzienia wielkie, bo że z samej kadry jest 1000 osób. Później się dowiedziałem o tym. To było w Afryce Południowej, w takim małym post-apartheidowym miasteczku, na ulicy, gdzie po prostu śpiewaliśmy. Śpiewaliśmy tak, jak tutaj śpiewamy. I Jan zbliżył się po tym naszym takim rzekomym koncercie i mówi, słuchajcie, to niesamowite, gdzie wy jutro śpiewacie? A była sobota. Ja mówię, wiesz co, ktoś nas tu zauważył na ulicy i zaprosił nas do kościoła luterańskiego tam w centrum tego małego miasteczka. Mówi, dobra, będę. Tym razem w pierwszych ławkach, już następny dzień już był z synami, miał dwóch synów i żoną Esther. I tak przez następne dwa tygodnie jeździł za nami, a nawet nie tylko jeździł, a wręcz organizował. Organizował te koncerty. Ja się zapytałem, Jan, czy ty nie masz nic lepszego do roboty w godzinach pracy, jak jeździć za nami? A on odpowiedział, ty, Jurek, nie rozumiesz. Ty masz coś, co ja bym chciał mieć. Ale tego dnia, jak zaśpiewałeś ze swoją żoną Goszą, Tell it to Jesus, to ja miałam bardzo wiele do powiedzenia Jezusowi. I muszę przyznać, że w tym dniu powiedziałem Bogu, Boże, wiem, że moja matka się modli o mnie już wiele, wiele lat. I może to jest właśnie odpowiedź na jej modlitwę, żebym do Ciebie zawołał. Jestem alkoholikiem, budzę się i rano muszę każdego dnia z lodówki wyciągnąć jakiegoś drinka. I ponieważ w pracy to też to nie było niezauważone, a był to już czas post-apartheidowy, a więc tym razem tak zwani, jak nazywają, czarni siedzieli na tym koniu, na którym siedział kiedyś biały człowiek. I to oni prześladowali, oni już zaczęli wyrzucać z pracy, wręcz strzelać do białych ludzi. Takie różne historie tam się nasłuchałem, a nawet i nie nasłuchałem. Sami też mieliśmy przygody. Ale kiedy właśnie to się wydarzyło, że powiedział Bogu, Panie Boże, jestem alkoholikiem, wyrzucają mnie z pracy, jest na moim biurku taki stos papierów złożonych przeciwko mnie do sądu, oskarżających mnie. Pomóż mi. I rano się budzi. W ten pierwszy dzień, kiedy właśnie tak chętnie słuchał, bierze, sięga do lodówki, ale już mu nie smakuje, okazuje się. Wychylił tą butelkę, nie miała tego samego smaku. Drugi dzień już nie potrzebował, trzeci, czwarty, piąty. I jak już ze mną rozmawiał, to mi powiedział całą właśnie historię. Powiedział, jak ja zapytam się, czy nie masz lepszych rzeczy do roboty, tylko jeździsz. A ponieważ był człowiekiem wpływowym, więc organizował nam, tak jak tutaj w telewizji, też koncert w telewizji, jeden w amfiteatrze, w różnych takich dosyć ciekawych miejscach. W naszym życiu z Gosią my mamy taką zasadę, że planujemy. Zawsze planujemy i muzycy też wiedzą, że my zawsze planujemy, jeżeli chodzi o program, oni się czują bezpiecznie. Planujemy, żeby nie planować. A dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Żeby nie popsuć tego najlepszego planu. Dlatego, że czasami zdarza się tak, że po prostu wychodzimy z domu, bierzemy walizeczki, zamykamy dom nasz i po 7 miesiącach wracamy. I wiecie co? Myślę, że nawet najlepszy planista nie byłby w stanie zapełnić tych 7 miesięcy. A ten menadżer może zapełnić każdy dzień. To jest cud właśnie. Tego doświadczamy. I między innymi zapełnił tym wielkim świadectwem dla naszego życia. My jesteśmy ogromnie szczęśliwi. To już było ile? 15 lat temu? Tam na ulicach tego właśnie post-apartheidowego miasteczka człowiek słyszy, powiedz to Panu. I w nocy
podobno mówi, że mu to 6 miesięcy o 2 w nocy go budziło ta piosenka i cały czas powiedz to Panu, już dawno powiedział. I później, jak jeździł za nim czasem po 300 kilometrów dalej, wiem, że byliśmy już 1000 kilometrów dalej w Elizabethport, a on mówi, a gdzie dzisiaj jesteście? Ja mówię, jesteśmy daleko. O, ale tam moi rodzice mieszkają. Muszą koniecznie was. Później w Europie pytał nas, a gdzie jesteście? Tak, w Anglii tam. To tam mam znajomych, koniecznie oni przyjadą. On sobie utożsamiał, że my coś możemy, a my nic nie możemy. Chrystus, który w nas, w nas wszystkich żyje, ma coś tak magnetycznego i wolnościowego, bo dzisiaj przecież to jest Dzień Wolności, że przyciąga wszystkich. Nawet tych, którzy czasami obetną się, wiecie, tak postawią sobie, znaczy obetną tu wszędzie naokoło i zostawią taki pasek. I mówią, jestem wolna. Albo jestem wolny. Albo sobie na przykład wytatuują tutaj pod pachą SS i mówi, jestem wolna, jestem wolny. Rozumieją wolność na różne sposoby, wolność. Ale jest jedna wolność, która przychodzi do człowieka, gdy zawoła, powiedz to Panu, tell it to Jesus, powiedz to Jezusowi. Najpiękniejsze było puentą tego wydarzenia, że gdy następny raz jechaliśmy, znaczy właściwie to ja tylko sam jechałem, już Gosia została w domu, jechałem przez południową Afrykę, miałem samolot i dowiedział się o tym Jan, powiedział, gdzie będziesz, ja ciebie odbieram. Będę tam i tam. I opowiedział całą historię i mówi, wiesz co, pamiętasz jak modliliśmy się, ja ciebie poprosiłem o taką dziwną rzecz, żebyśmy się pomodlili, żebym nie tylko nie został wywalony ze stanowiska, na którym jestem, ale żebym został dyrektorem największego więzienia na całym kontynencie Afryki. Ja mówię, wiesz co, tak uśmiechnąłem się tak jak wy. O dziwną rzecz prosisz. Masz jakieś przesłanki ku temu? Patrząc na te papiery? Oskarżające ciebie? Nie. Wyobraźcie sobie, że Bóg wysłuchał tej modlitwy. On stał się dyrektorem więzienia administracyjnym, doktorem. Dlaczego mówisz dyrektorem i doktorem? Dobrze mi się wymsnęło. Dlatego, że leczył ludzi już, tym razem tych więźniów. Przeznaczył specjalny budynek dla służby więziennej i zapraszał każdego tygodnia ponad 350 wolontariuszy. Chrześcijańskich i psychologów, i pastorów, misjonarzy. I jak ja to usłyszałem, później z Gosią byłem, słuchaj, my musimy tam jechać. Spędziliśmy tam w tym więzieniu cały tydzień. Ale oczywiście, wiecie, nie za kratami. Tam, w tych więzieniach są sklepy, są domy dla personelu. To jest niesamowite. Tam, to jest jeden z najpiękniejszych zakątków. Na przykład tam... W tym więzieniu było źródło, gdzie nikt się nie wykąpie. 63 stopnie, słuchajcie, Celsjusza. Kiedy śpiewałem taką piosenkę, nie skąpie się człowiek, nie duch. Okej. Okay. Śpiewamy. W każdym razie, co jest pięknego w tym, że Bóg ma moc wyzwolić każdego i dać mu siłę. I ten człowiek dzwoni do nas, pisze do nas. A gdzie teraz? Tyle lat. Chwalimy Boga za to, że jedna pieśń, jedno słowo może zmienić wszystko. Jedno słowo od Boga zmieni całe życie. Kiedy świat się pali, 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 gdy płomienie w krąg szaleją, kiedy pomóc nikt nie może, uczyń tylko jedną rzecz, uczyń tylko jedną rzecz, uczyń tylko jedną rzecz.
ukrywaj. Powiedz to panom, cokolwiek może to być. Powiedz to panom wszystko jak jest. Powiedz to panu, wierz w jego miłość. Powiedz to panu, większej miłości już nie znajdziesz. Większej miłości już nie znajdziesz. Kiedy świat się wali, 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 gdy twe życie się rozpada, gdy zmęczony walką jesteś, uczyń tylko jedną rzecz, uczyń tylko jedną rzecz. Uczyń tylko jedną rzecz. Powiedz to panu, nic nie ukrywaj. Powiedz to panu, cokolwiek może to być. Powiedz to panu, wszystko jak jest. Jego miłość, powiedz to panu, większej miłości już nie znajdziesz, większej miłości już nie znajdziesz. Gdy w rozpaczy toniesz, toniesz, toniesz. Gdy cię głębia wód zalewa, kiedy pomóc nikt nie może, uczyń tylko jedną rzecz, uczyń tylko jedną rzecz. Uczyń tylko jedną rzecz. Powiedz to panu, nic nie ukrywaj. Powiedz to panu, cokolwiek może to być. Powiedz to panu, wszystko jest. Powiedz to panu, wierz w jego miłość. Powiedz to panu, większej miłości już nie znajdziesz. Większej miłości już nie znajdziesz.
Amen. A teraz troszeczkę o handelku. O ludziach handlu, którzy z obojętną twarzą liczą, mierzą, ważą. Cyfry są, a nie ma ducha. Aż nareszcie, kiedy przyjdzie człowiek, co przed słońcem nie zamykał powiek i oczyma przejrzał tajemnice, pracę kupców wywróci na nicę. Jednym cięciem słonecznego miecza nie zabija, z niemocy ulecza. Jednym pchnięciem słonecznego wiosła zmusza ludzkość, by się naprzód niosła i roznieca w piersiach jej tęsknoty do dalekiej, jasnej gwiazdy złotej. I z codziennej spuszczają obroży, aby szła, gdzie ją woła Duch Boży. Co przed słońcem nie zamykał powiek i oczyma przejrzał tajemnice, pracę kopców wywróci na nicę. Jednym cięciem słonecznego miecza nie zabija, z niemocy ulecza. Jednym pchnięciem słonecznego wiosła zmusza ludzkość, by się naprzód niosła. Roznieca w piersiach jej tęsknoty do dalekiej, jasnej gwiazdy złotej. I z codziennej spuszczają obroży, aby szła, gdzie ją woła Duch Boży. Przyjdzie człowiek, co przed słońcem nie zamykał powiek i nie zamknie, i oczyma przejrzał tajemnicę, pracę kupców wywróci na nicę. Tym cięciem słonecznego miecza nie zabija, z niemocy ulecza. Słowo Boże na moc. Jednym pchnięciem słonecznego wiosła zmusza ludzkość, by się naprzód niosła i roznieca w piersiach jej tęsknoty do dalekiej, jasnej gwiazdy złotej, do nieba. I z codziennej spuszczają obroży, aby szła, gdzie ją woła Duch Boży. La, 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 la.
pachnie na zielonych niwach, pasie mnie nad spokojne wody, mnie prowadzi i duszę mą pokrzepia i wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Do której przyznaje się kilka narodów. Niemcy, Austriacy, Anglicy. Kto napisał parę słów do tej melodii, twierdził, że jest jej kompozytorem. Ale doszliśmy. Jest to indiańska melodia z pewnego plemienia. Kiedy
kiedyś, chyba w 93 roku, pojechaliśmy z misją muzyka, taką niewielką, małą grupą, pięcioosobową, do Stanów. I myśleliśmy sobie, nie jedziemy z drewnem do lasu, czyli nie będziemy muzyki soul ani gospel śpiewać. Zaśpiewamy po nasemu. I rzeczywiście to się przyjęło. Ale jeden z członków naszej grupy miał marzenie. Kiedyś, kiedy oglądał film i czytał książkę Winnetou i Old Shatterhand, zapragnął, żeby dostać się do plemienia Navajo. I tak przez pół roku, zanim tam dojechaliśmy, pukał, dzwonił. W tamtych czasach to bardziej faksy działały, a więc faksy. A tamci mówili, co wy, blada twarz, chcecie od nas? Nie dość, że zabraliście nam bardzo wiele ziemi, trochę mamy na picie, dlatego że mają odszkodowanie od rządu amerykańskiego, bardzo niewielkie. Dajcie nam spokój. Ale co się okazało, jest w Słowie Bożym zapisane takie słowo. Pukajcie, stukajcie, proście, a będzie wam dane, pukajcie, a wam otworzą. Więc w końcu dla natarczywości Janka powiedział, no dobra, skoro już tak chcecie, przyjeżdżajcie. Ale uważajcie, bo nasi ludzie są bardzo otwarci. Niech się wam za dużo rzeczy nie podoba. I tak faktycznie było. Ale mówię to dlatego, że właśnie ta pieśń mi się z tym kojarzy. Z tym, że wioska, która nas zaprosiła, to była wioska ludzi wierzących już. A pastorem był odrodzony, były szaman, doktor, wódz, kim on tam jeszcze był, sędzią, wszystkim w zasadzie. I kiedyś, gdy odprawiał swoje modły, a ponieważ są to politeiści, więc drzewo to Bóg, ptak to Bóg, słońce to Bóg. I kiedyś, gdy się modlił się do nieznanego Boga. To tak jak Paweł się odniósł w liście do Rzymian. Mówił, wy macie tutaj Boga nieznanego. Czcicie Boga, którego nie znacie, ale ja go znam. Opowiem wam o was, o nim. I wiecie, co ten Bóg nieznany, Bóg zrobił dla tego szamana, kiedy odprawiał swoje rytualne modły? Napełnił go Duchem Świętym. To jest niesamowite. Ale dlaczego to miało być takie niesamowite, kiedy ja w dniu moich urodzin, ni stąd, ni zowąd, miałem 10 latek, czekałem na czekoladkę, bo w tamtych czasach się nie rozdawało iPhone'ów. I z samego rana nagle stało się dokładnie to samo, co stało się z szamanem. Bóg nie wiadomo skąd, nagle, bo duch jest taki właśnie, że przychodzi i wieje jak wiatr. I nie wiemy skąd przychodzi i kiedy. I to tu też się dzieje. Za każdym razem, kiedy ludzie zgromadzają się w jego imieniu, dzieją się Boże cuda, kiedy go szukają i pragną. Otóż ten szaman, gdy odprawiał swoją rytualną modlitwę, nagle czuje, że ten nieznany Bóg staje mu się znany. Odczuwa jego obecność. Zaczął go bliżej szukać i poznawać. I skracając historię, kiedy my już tam dotarliśmy, był to w pełni wierzący człowiek, pozwolili nam zagrać koncert, po koncercie. On nazywał się John. Mówi, wyznaczcie jakiegoś reprezentanta waszej grupy. Jesteście naszymi prawdziwymi przyjaciółmi. I ja mówię, Janek, to ty może, ty pójdź. Chwycił Janka za rękę, wyciągnął taki długi nóż i zaczął mówić. My Indianie, kiedy naprawdę na serio kogoś traktujemy, kiedy naprawdę kogoś pokochamy i tak się bawi tym nożem, kiedy już wiemy, że mamy bliskość, jedność dusz i serc, to robimy coś szczególnego. I tak ciągnie tą mowę, a Janek zielenieje. Wiedział, o co chodzi.
No i kiedy już zaczął już tą mowę przedługawą, kończył, widział, że ten już jest wystarczająco gotowy, podniósł ten nóż i w tym momencie Janek prawie, że się wyrwał, a cała wioska, ha, 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 myśleliście, że jesteśmy poganami? Więc tak sobie zakpili z Janka. Mieliśmy taką przygodę. Ale dlaczego opowiadam o tym? Mówię o tym, że Bóg nie ma względu na osobę. Że nie dziwmy się, że może spotkać w bardzo różnych sytuacjach. Że Bóg, tak jak Słowo Boże mówi, to jest prawda, że deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. I że pokochał nas jeszcze, kiedy byliśmy grzesznikami. A więc nie pokochał nas za nasze dobre uczynki. Nie pokochał nas, że byliśmy tak sprawiedliwi, tacy uczynni, tacy dobrzy, że tacy w towarzystwie zawsze mili, tacy, no, taki plaster miodu. Ten to na pewno zasługuje na zbawienie. Nie, nie. Dwójka po boku było ukrzyżowanych obok Jezusa. Ani jeden, ani drugi nie należeli do asów moralnych. A ten po prawicy, tak? Mówi, słuchaj, taki jesteś wielki, no to zejdź z krzyża. A co drugi? Nie wiemy dokładnie, jak ta konwersacja przebiegała i ile tam słów padło. Ale na pewno jeden kpił jeszcze tam, będąc, nie wierzył do końca. A ten po prawicy mówi, Panie, ja zasługuję na to. Ja wiem, kim ja jestem, łotrem. Ale ty na tym krzyżu? Wspomnij mnie, Panie, jak będziesz tam w niebie, bo wierzę, że będziesz. Jeszcze dzisiaj zobaczymy się. Adios. Co on zdążył zrobić? Chrztu nie miał. Liturgicznego. Nic. Tak Bóg umiłował, tak bardzo umiłował Navajo Indians, Ukraińca, Niemca, Rosjanina, Amerykanina, Zulusa, wszystkich, że oddał swojego syna, żeby każdy z nas, każdy Polak mógł mieć wolność. I dzisiaj świętujemy Dzień Wolności. Dzień zwycięstwa nad grzechem, nad szatanem. To jest nasz dzień. Prawdziwa wolność. A dokumenty, to wspomniałem, gdzie są. Legalny papier na krzyżu naszej wolności. To jest dobra nowina, że wszelki dystans pomiędzy niebem i ziemią został odwołany. Chrystus stał się człowiekiem. Diabeł do ciebie może mówić dzisiaj i do wielu z nas, tak jak o brzydkim kaczątku. To wiecie, ja myślę, że o tym łabędziu, prawda? I to powinno być w Ewangelii któryś, tak piękna owojastka. Wszyscy mówili wokoło, ty brzydulu, ty brzydactwo jedno? I my, spójrz na nasze piórka i skrzynia, my ładne łabędzie, ale ty? Przypominacie sobie tą bajkę. I tak diabeł mówi o nas. Ale za co Bóg umierał? Jak myślicie, co takiego w tobie było wartościowego, czy we mnie, żeby aż umrzeć, słuchajcie. No właśnie, czy nasza dobroć, czy nasze cechy charakteru, czy cokolwiek. Co takiego w tobie i we mnie było, żeby Pan Jezus musiał umrzeć za takiego właśnie szamana? Otóż jedna rzecz. On umarł za to, co najbardziej umiłował. Umiłował swój obraz i swoje podobieństwo. I nigdy tego nie oddał diabłu. Nigdy. A więc kiedy diabeł mówi do ciebie, ty egoisto, ty pijaku, ty i tam jeszcze ileś epitetów,
nic nie warty. O. Masz bardzo wielką cenę i ja mam bardzo wielką i za to dziękuję Jezusowi, że w moje miejsce On zawisł. Dziękuję Ci, Jezu, za to. Dziękuję Ci. Także to jest prawdziwa wolność. Chwała Bogu za to. Mamy dokument wolności w Chrystusie Jezusie. Zapłacone. Spłacone. Amnestia. Gloria. Chwała Jezusowi. Śpiewamy tą pieśń.
miłość Twą poznałem. Słychać głos radości, głos oblubieńca i oblubienicy na ulicach Nowego Jeruzalem, na ulicach Lublina, w Twojej sypialni, w kuchni, w szoferce, w Moskwie, w Nowym Jorku, w Tokio, wśród Navajo Indian, w Sopocie, gdzie mieszkamy, wszędzie. Gdy przyjdzie oblubieniec, by zabrać swój lud, i będą wspólnie oblubieniec z oblubienicą, czyli Kościół jako oblubienica i oblubieniec Chrystus, razem wspólnie zatańczą taniec wolności, radości. Nareszcie. Odi Shama Bearei Yehuda. I tam nie będzie raka, nie będzie policji, nie będzie sądów. Nie będzie szpitali, nie będzie chorób, więc nie będzie szpitali. Nie będzie przestępców, więc nie będzie policji. Więzień również nie będzie, chwała Bogu. Ale będzie z nami Pan Chrystus na wieki wieków. Bóg wśród nas, tego, którego teraz nie widzimy, ale doświadczamy Go. Nie słyszymy fizycznie, ale słyszymy w duchu, a czasami fizycznie.
słychać głos radości, głos wolności, głos śmiech. Uwe Husot, Jerusalem, i Polsce też, w naszym domu rodzinnym. Będzie tam w smutku. Beare Jehuda. Nie będzie grzechu morderstw. Owe Chucot. Owe Chucot. Jerusalem. Nowa kraina. Od Jeszama. Się okaże, bo nie okazało, kim będziemy tam. Ale będzie z nami Pan. Tam światła nie będzie potrzeba, gdyż sam Bóg będzie nam świecił. Halleluja, 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 halleluja. Ale zanim to nastąpi, w objawieniu Jana sam Pan Jezus, który na końcu mówi, to ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Kto brudzi swoje szaty, niech nadal to czyni. Ale kto czysty, niech pierze swoje szaty. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Tutaj, na ziemi. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. A on ze mną. To jest obietnica Boża. Wieczerza, a on ze mną.
drzwi otworzy. Wejdę do Niego i będę z Nim wieczne, a On ze mną. Takie pozytywne na ludzi. I wydają oni mi się, no jak anioły. Co widzę, to widzę. Ale ponieważ Pan Bóg widzi więcej niż moje oczy, słyszy więcej niż moje uszy i wie więcej ode mnie. I On zna każdego z nas, każdy detal, szczegół, każdą historię naszego życia towarzyszył nam. Jest zapisane na dużym magnetofonie. I tak jak mówię, dla mnie to tu wszyscy to są ludzie, którzy już pojednali się z Bogiem. Ale gdyby na wszelki wypadek ktoś z was, słuchając tych pieśni, jakieś jedno słowo dotarło i nie jest pewien tego, czy jeżeli jutro zdarzy się tak, że to już będzie ostatni jego dzień, a może dzisiaj, i nie jest przekonany do końca, czy spotka się z Panem, czy uwierzył do końca, że ta zapłata, którą poniósł Pan Jezus, ta prosta wieść, ale taka dobra, śpiewamy kolędy o tym, mówimy, cieszymy się, paczki sobie ofiarowujemy, prezenty. Cieszymy się, że Pan Jezus się urodził. Ale na serio, czy jeżeli staniemy oko w oko przed Panem naszym i zapyta nas, no powiedz, z jakiego powodu miałbym Ciebie wpuścić do nieba? Możesz wymienić kilka takich powodów. No może sobie zaczniesz przypominać ten. Tam naprawdę pomagałem. Naprawdę się starałem. W tym i w tym miejscu, prawda? Tam pomagałem. Tyle dałem. Wyrzekłem się. Byłem kaznodzieją. Tyle kazań wygłosiłem. Byłem misjonarzem nawet. Księdzem. Sprzedałem ostatnie kalesony, żeby kupić dom.
sierociniec dla dzieci. Wszystko zrobiłem w moim życiu, żeby się Tobie podobać. Trochę mało. Dużo, dużo tak na Twój standard, ale za mało. Naprawdę nie? To nie starczy? Nie, nie starczy. Jest tylko jeden sposób, żeby wejść naprawdę do drugiej strony, żeby się stanąć w ogóle przed Panem Bogiem. Tylko jedyny sposób. Przez ofiarę, przyjęcie ofiary Jezusa, zastępczej ofiary Jezusa Chrystusa w moje miejsce. Że On umarł za te moje rzekome dobre życie. Nie ma nic, żeby można było zapłacić. To byłoby pewnie, no, to tacy jak ja by tam nie doszli. Ale nie można tego kupić. Jest tylko jedna droga i nią jest Jezus Chrystus. Jeżeli nigdy jeszcze w swoim życiu, tak naprawdę na serio, nie zastanowiłeś się nad tym, czy do Niego należysz, czy jak staniesz przed Jego obliczem i nareszcie Go poznasz, bo tylko słyszałeś o Nim, powiedzmy. Rozmawiano o Nim, nauczano Ciebie. Ale staniesz przed Nim. Każdy stanie. I co Mu powiesz? Zapamiętaj, co Mu powiedzieć. Panie Jezu, wiem, wszystko wiem. To Ty. To Ty jesteś jedyną dla mnie szansą. Ty. Ty mi przebaczyłeś grzechy. I dzisiaj to zrób. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to jest ten moment. Powiedz, Panie, może nie jestem alkoholikiem, alkoholiczką, narkomanem, narkomanką, złodziejem. Nie zabiłem, nie ukradłem. A jeżeli to takie drobiazgi, to się nie liczy. Ale nic nieczystego nie wejdzie na drugą stronę. Jeżeli Bóg do ciebie dzisiaj mówi, to nie zwlekaj z tym. Ja wiem, że o tym się mówi dużo w telewizji tutaj. Ale może dzisiaj szczególnie do ciebie Pan Bóg mówi, że oto stoję u drzwi i kołaczę do ciebie, Kasiu, Czesław, kimkolwiek jesteś. I mówi do ciebie, to jest ten dzień. Zawrzyj ze mną przymierze. Porozmawiaj ze mną poważnie. Będę z tobą na zawsze. I jeżeli to jest dzień, uczyń to dzisiaj. To jest właśnie ten dzień. I ja nie muszę mówić nawet takie słowa, bo ty wiesz, jakie słowa powiedzieć do Pana Boga. Co on ci sam podpowie. Ale zrób to. Zrób to. O, chwała Ci, Chryste. Na czym budujemy nasze życie? Łaski Bożej, która jest mi dana, wybuduję dom na skalę w myśl mojego Pana. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę, lecz jeśli się ostoi w wierze, otrzyma nagrodę. Może to jest siano, o nie, może to jest słoma. O nie, może to kamienie. Nie, nie, może to jest złoto. Poznasz prawdę w sądu wielki dzień. Może to jest siano. O nie, może to jest słoma. Lepiej nie, może to kamienie. Nie, nie, może to jest nawet złoto. Skarpeczko. Poznasz prawdę w sądu wielki dzień. Według łaski Bożej, która jest mi dana, a jest nam dana, wybudujmy dom na skalę w myśl naszego Pana. Jeśli Twoje dzieło spłonie, sam poniesiesz szkodę, lecz jeśli się ostoisz w wierze, otrzymasz
nagrodę. Może to Mercedes, może to wielki dom z basenem, może to piękne umeblowane mieszkanko, może to jest twoje hobby. Poznasz prawdę, co no wielki dzień. Może to kinematografia, kamerowanie, śpiewanie, granie, kazanie. Nie, 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 nie. O nie, poznasz prawdę w sądu wielki dzień. Może to bogactwo? O nie. Sława? Nie. Wielkie konto? Nie. Inne luboszcze tego świata? Poznasz prawdę w wielki dzień. Piękne ciuszki, fryzurki? Jak w pudełeczku samochód SL, wszystko co najlepsze na tym świecie. Poznasz prawdę w sądu wielki dzień. Nawet jeżdżenie na wielkich misjach, wygłaszanie wielkich mów, kazań, święte szaty liturgiczne. O nie, nie, nie. Długie modlitwy. Nie, nie. Poznasz prawdę w sądu wielki dzień. Może to jest życie z Chrystusem, o tak, to jest życie z aniołami, z braćmi i siostrami, to jest życie w radości. Poznasz prawdę w sądu wielki dzień. To jest życie w radości i w miłości bez zazdrości. Życie z moją Gosią, to jest życie w Chrystusie Jezusie. Poznasz prawdę w sądu wielki dzień. Ogień wypróbuje dzieło Twe. Czy fundament Twój odstoi się? Poznasz prawdę w sądu wielki. La, 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 la. Wybuduję dom na skalę w Chrystusie, myśl mojego Pana. Nie, nie moje dzieło nie spłonie, o nie, nie poniosę szkody, lecz jeśli się ukryję w Chrystusie, otrzymam nagrodę. To jest życie wieczne, to jest życie z braćmi i siostrami, to jest życie w Duchu Świętym, to jest życie wolności prawdziwej. Poznasz prawdę w sądu, a nawet tutaj ogień lepiej niech nie próbuje dzieło Twe. Czy fundament Twój ostoi się? Poznasz prawdę w sądu wielki, a będzie to radosny dzień. Dzień. Wiecie co? Zawsze jak siedzę po tamtej stronie, po drugiej stronie i słucham, a bardzo lubię słuchać, rzadko się to zdarza, ale zdarza, to myślę sobie, a co ta wiolonczeliska ma do powiedzenia? Albo ta pianistka, albo ten waltornista. Właśnie, co ten waltornista ma dzisiaj do powiedzenia? O Panu Jezusie, chcesz powiedzieć dwa słowa, dlaczego Go miłujesz? Powiedz, nawet trzy. Może nie trzy słowa, może tam w trzech, czterech, maks pięciu zdaniach. Dlaczego? Wielu rzeczy człowiek w życiu próbuje, wielu rzeczy smakuje, wielu próbuje znaleźć radość i spełnienie. No i chwała Bogu, że można. Ale nic, nikt na tym świecie nie jest w stanie wypełnić pustki, którą każdy ma w sercu, tej głębi,
która nie może być niczym innym wypełniona, jak tylko Duchem Świętym, Jezusem Chrystusem. I to, dlaczego miłuję Go, to jest to, dlatego że tylko On jest w stanie wypełnić wszystkie moje potrzeby, wszystkie najgłębsze pragnienia, wszystkie kwestie, wszystkie pytania, które są stawiane w moim życiu, tylko On może być odpowiedzią. Chwała Bogu za ludzi, których spotykamy na drodze, za dobre sytuacje, które nas spotykają. Ale bez Niego to nigdy nie jest odpowiedź. Tylko On może być tą treścią. Dlatego Go miłuję. Amen. Amen. Pewien Ukrainiec, który jest, można powiedzieć, takim Ukraińcem jak ja, Chińczykiem, w Buenos Aires, mówi: słuchaj, musisz nauczyć w Polsce pewnej piosenki. Cuando Eclesia del Señor alaba Dios. Kiedy Eklezja modli się, kiedy modlą się wszyscy razem, dzieją się znaki, kiedy chwali się Pana, a to właśnie to robimy, to dzieją się cuda. Wydarzają się wielkie rzeczy. I wtedy przychodzi Pan do mnie sam i czuję Jego obecność, świętość i radość. Gosia przetłumaczyła, żebyśmy nie słuchali tylko, wiecie, po portugalsku, hiszpańsku, tylko w naszym ojczystym języku. Gdy Kościół Pana spotka się, by chwalić Go, dzieją się znaki, dzieją się cuda. Gdy Kościół Pana spotka się, by chwalić Go, dzieją się znaki, dzieją się cuda. I wtedy Pan przychodzi do mnie sam, świętą obecność, wolność, pokój w sobie mam. A wtedy Pan przychodzi do mnie sam, świętą obecność, wolność, pokój w sobie mam. Gdy Kościół Pana spotka się, by chwalić Go, dzieją się znaki, dzieją się cuda. Gdy Kościół Pana spotka się, by sławić Go, dzieją się znaki, dzieją się cuda. I wtedy Pan przychodzi do mnie sam, świętą obecność, wolność, pokój w sobie mam. A wtedy Pan przychodzi do mnie sam, świętą obecność, wolność, pokój w sobie mam. Aquí se siento la presencia del Señor. I tutaj odczuwam obecność mego Pana. Aquí se siento la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia del Señor. Cuando Eclesia del Señor alaba a Dios, sucede cosas maravillosas. Cuando Eclesia del Señor alaba a Dios, sucede cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Aquí se siento la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación. Aquí se siento la presencia del Señor. Przychodzi radość, pokój, żal. Przychodzi miłość, ducha dar. Czuję ogień, wolność, wzrost, lekkość, świętość, niewinność, moc. Przychodzi radość, pokój, żar. Przychodzi miłość, ducha dar. Czuję ogień, wolność, wzrost, lekkość, niewinność, świętość, moc. I wtedy Pan przychodzi do mnie sam, świętą obecność, wolność, pokój w sobie mam. A wtedy Pan przychodzi do nas sam, świętą obecność, wolność, pokój w sobie mam. Cuando Eclesia del Señor alaba a Dios, gdy Kościół Pana spotka się, by chwalić Go, dzieją się znaki, dzieją się cuda. Cuando Eclesia del Señor alaba a Dios, sucede cosas maravillosas. I wtedy Pan przychodzi do mnie sam, świętą obecność, wolność, pokój w sobie ma. A wtedy Pan przychodzi do mnie sam, świętą obecność, wolność, pokój w sobie ma. Przychodzi radość, pokój, żar. Przychodzi miłość, ducha dar. Czuję ogień, wolność, wzrost, lekkość, świętość, niewinność, moc. Przychodzi radość, pokój, żar. Przychodzi miłość, ducha dar. Czuję ogień, wolność, wzrost, lekkość, świętość, niewinność, moc.
I wtedy Pan przychodzi do mnie sam. Świętą obecność, wolność, pokój w sobie mam. A wtedy Pan przychodzi do nas sam. Świętą obecność, wolność, pokój w sobie mam. La 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 la. Wtedy Pan przychodzi do nas sam. Świętą obecność, wolność, radość, pokój, miłość, szczęście, nadzieję, wszystko to w sobie ma. La la la, la 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 la. Spełnię prośbę Anatola i nauczę was to. Nauczę, jutro was nauczę. Fajna piosenka, prawda? Trzeba ostatnią piosenkę w końcu zakończyć, wiecie, bo ich jeszcze jest tyle, ale trzeba skończyć. O, zakończmy to radosnym chwaleniem Pana. Myślę, że tak chyba ten koncert przebiegał, prawda, że był radosny.
cały lud. Wejdźcie, oddajmy pokłon, padnijmy przed nim, bo królem wielkim jest Bóg. On stworzył szczyty gór, rzeki, głębiny mórz, niebo i suchy ląd, dziełem jego rąk. On stworzył szczyty gór, rzeki, głębiny mórz, niebo i suchy ląd, dziełem jego rąk. Urwahim belem samejla, urwahim belem samejla, urwahim, urwahim. Z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień.
smutku cień. Jezus mój mnie zbawił, Jezus mój mnie zbawił. Oczyścił serce grzeszni, nie. Każdy dzień z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień. Każdy dzień z Jezusem jest słodszy niż miniony. Każdy rok z Jezusem jest słodszy niż miniony rok. Każdy rok z Jezusem rozprasza smutku cień. I rok ten Jezus mój mnie zbawił, oczyścił serce z grzesznych dzień. Każdy dzień z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień. Każdy tydzień z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień. Każdy miesiąc, każda godzina, każda sekunda, każda chwila, wszystko to jest lepsze niż minione, gdy jesteśmy z Chrystusem. Wszystko, co mamy w Chrystusie jest dobre, jest słodsze niż minione. Uwaga, czwarta zwrotka, którą znamy. La, 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 Jezus mój mnie zbawił, oczyścił serce z grzesznych dzień. Każdy dzień z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień. Każdy wieczór, ranek, popołudnie jest słodszy niż minione. W zeszłym tygodniu każda godzina, każda sekunda, każda minuta, każdy semestr, wszystko co z Chrystusem jest lepsze. Całe życie z Jezusem jest lepsze, słodsze, wartościowsze. Lepszą decyzję podjęliśmy, gdy Go przyjęliśmy, niż w życiu starym, poprzednim. Amen.